Cześć. Poczekaj chwilę. Zaraz włączy mi się zestaw głośnomówiący. Tak. Właśnie jadę do domu. Nie zgadniesz czym. Nowiutkim Mercedesem klasy V. Naprawdę. Jest niesamowity. Tak, chciałem kupić samochód do firmy, a okazało się, że mogę mieć auto, które jednocześnie służy mi prywatnie. Nie masz pojęcia, ile ma zastosowań. Tak sobie myślę, że gdy był projektowany, to chyba z myślą o takich jak ja, zapracowanych rodzicach. On jest po prostu połączeniem vana i samochodu osobowego. Tak, mam mnóstwo udogodnień. W zasadzie już nie pamiętam, jak było bez niego. Też się nad nim zastanawiałeś? Mogę ci odpowiedzieć na wszystkie pytania, a potem zakochasz się w nim jak ja, bo nie ma drugiego takiego auta. Nie wiedziałem, że samochód może być jednocześnie tak luksusowy i tak funkcjonalny. Parkowanie. Ostatnio moja żona zażartowała, że nasze nowe auto ma taki sam system jak ja, gdy karmię naszego synka czytając gazetę. Naprawdę. Mój samochód ma kamery 360 stopni. Widzi wszystko zupełnie jak moja żona, która ma oczy dookoła głowy. Dzięki czterem kamerom widzę, czy nie mam wokół siebie jakiejś przeszkody. Gdy parkuję, aktywny asystent parkowania z kamerą 360 stopni wyszukuje dla mnie miejsce. To niesamowita wygoda. Jak się prowadzi? To kolejna rzecz, za którą uwielbiam mój nowy samochód. Asystent utrzymania pasa ruchu. Nawet nie wiesz, jaka to przyjemność, gdy wracam zmęczony z pracy, mój własny samochód pilnuje, abym nie zjechał z mojego pasa. Gdybym przeciął linię, natychmiast poinformuje mnie wibracją i sygnałem dźwiękowym. Tak, jest bardzo bezpieczny. Ma system Collision Prevention Assist, który pomaga uniknąć kolizji. Naprawdę... Nigdy nie czułem się bezpieczniej w samochodzie. To zupełnie jak z moim synem. Mam taki sam mechanizm w głowie. Reaguję automatycznie przy najmniejszym zagrożeniu. Teraz mój samochód robi to samo dla mnie. Jak? To proste. Wspomaga mnie w utrzymaniu odpowiedniego odstępu od poprzedzającego pojazdu. Jeśli odstęp się zmniejszy na kilka sekund poniżej minimalnej wartości, system wyemituje ostrzeżenie wizualne. Zapali się czerwona lampka na tablicy wskaźników. Tak, i to nie wszystko. W tym samym momencie uruchamia się asystent układu hamulcowego Bass Pro, który zwiększa ciśnienie hamowania, jeśli jest za słabe w stosunku do odległości między pojazdami. Ale to jeszcze nie koniec. Słyszałeś o takim systemie w samochodzie Attention Assist? To zupełnie jakbym miał towarzystwo w podróży. Kogoś, kto nade mną czuwa, żebym nie był zbyt zmęczony w trakcie jazdy. Zupełnie jak moja żona, która wszystko widzi. Wiesz, jak to jest. Wracasz ze służbowego wyjazdu, zmęczony, chcesz jak najszybciej być w domu i czasem zapominasz, że prowadzisz już za długo. Wyobraź sobie, że mój samochód mnie przypilnuje i jeśli rozpozna oznaki zmęczenia i nieuwagi, to ostrzeże mnie wizualnie i dźwiękowo. Już chcesz go kupić? To posłuchaj dalej. Mój nowy Mercedes klasy V. Ostrzega mnie również przed pojazdami znajdującymi się w strefie martwego punktu. Za każdym razem, gdy zmieniam pas, system monitoruje otoczenie za pomocą radarów na odległość około 3 metrów. Jeśli mój asystent martwego punktu zarejestruje w tym obszarze jakiś pojazd, zasygnalizuje to czerwonym trójkątem w lusterku zewnętrznym. A jeśli mimo to włączę kierunkowskaz, włączy się sygnał alarmowy. Pamiętaj, gdy będziesz rozmawiał z żoną o jego wyjątkowych funkcjach. Podsumuję ci. Pakiet parkowania 360 stopni. Asystent utrzymania pasa ruchu. Aktywny asystent parkowania. Collision Prevention Assist. Attention Assist. Asystent martwego punktu.
do tego bardzo mało pali. Czy to jest van, czy samochód osobowy? Nie odpowiem ci na to pytanie, bo to zależy, do czego akurat go potrzebuję. Zacznijmy od pakowania. Już sam proces jest dziecinnie prosty. Ma automatycznie otwieraną klapę Easy Pack i oddzielnie otwieraną szybę. A wnętrze? Jest tyle kombinacji ustawienia foteli, że może służyć mi w dowolnym celu. Mogę zabrać całą 8-osobową rodzinę na wycieczkę, a mogę wymontować wszystkie siedzenia i zawieźć próbki kontrahentom. Teraz wszystko zależy od moich planów, a nie plany od możliwości mojego samochodu. Nie wiem, jak ci opisać jego design. Jest po prostu luksusowy. Nie spodziewałem się, że w tak dużym samochodzie może być taki ekskluzywny kokpit. Możesz sobie nawet dobrać nastrojowe oświetlenie w różnych kolorach i poczuć się jeszcze przytulniej we własnym samochodzie. Zresztą, czego tu nie ma? Wentylowane fotele. System Command Online z mapami 3D. O, i to nagłośnienie. Doskonałe. Burmester. Niesamowicie gra. Ale wiesz jeszcze, jaki ma patent? System wzmacniający głos. Jak siedzę z przodu, to pasażerowie z tyłu lepiej mnie słyszą. Do tego informacje o ruchu drogowym. Aplikacje zintegrowane ze smartfonem. No i komfort wnętrza jest naprawdę przestronny. Można nim jeździć całą rodziną na długie wakacje. Można spakować wszystko, a wymontowanie i zamontowanie foteli jest bardzo łatwe dla każdego. Nie ma drugiego takiego auta. To jak van i luksusowy osobowy samochód w jednym. Poza tym otwierana oddzielnie tylna szyba, otwierana klapa tylna Easy Pack, nowoczesny design, a przede wszystkim... On jest po prostu rodzinnym samochodem. Wiesz, mam wrażenie, że moja rodzina była inspiracją dla projektantów. On jest po prostu taki jak my. Wiedziałem, że też go będziesz chciał kupić, jak ci tylko o nim opowiem. Nie ma sprawy, mogę ci polecić mojego dealera.